Siemanko, witajcie na kanale Git, z Wami Doman. Jacson, dzień dobry. Zapraszamy na test nausznych słuchawek XBlitz Pure Beast. Czy okażą się bestiami jak my podczas nagrywania testów? Zobaczymy. Powinieneś tu takiego lwa teraz wrzucić. Lew tam z tyłu za kamerą siedzi. Lew. I ryczy. Lew Tołstoj. Lew Tołstoj. Muszę Wam powiedzieć, że po słuchawkach XBlitz Pure Beast wiele się nie spodziewałem, a mocno mnie zaskoczyły. Ale czym mnie zaskoczyły, dowiecie się za chwilę. Bo poczułeś tą moc dźwięku. Poczułem moc bestii, ale za chwilę o tym Wam dokładnie opowiemy. Na opakowaniu wizualizacja, specyfikacja techniczna też jest, a w środeczku mamy instrukcję obsługi dostępną po polsku. Mamy przewodzik AUX w nylonowym oplocie, bo mogą to być słuchawki bezprzewodowe i przewodowe. Oraz mamy kabelek micro USB, USB do ładowania, jeżeli korzystamy z tej funkcji bezprzewodowej. Są też oczywiście same bestie. Pure Beast. Bestie od XBlitza ważą około 195 gramów, więc są to stosunkowo lekkie słuchawki, ale wykonane w dużej mierze z tworzywa sztucznego, więc to nie dziwi. No tak, nie mamy tu nawet w pałąku wzmocnienia żadnego z aluminium, ani z żadnego innego widocznego metalu. Chyba że gdzieś tam w środku, ukrytego pod plastikiem. Słuchawki elastyczne. Słuchawki, które naprawdę dobrze dopasowują się do naszej czaszki, dzięki temu, że w wielu miejscach są ruchome. Nie są tak usztywnione jak niektóre modele. Tworzywo sztuczne matowe, więc się nie będzie jakoś mocno rysować, nie będzie się mocno brudzić. Na pałąku wielkie oznaczenie Beast, żeby nie pomylić tych słuchawek z żadnymi innymi. Od spodu skóra. Eko. Eko skóra. Nie jest to miękki element, ale też w miarę będzie dobrze przylegać do głowy. Jakoś nie czułem dyskomfortu po dłuższym czasie użytkowania. Nawet w środku mamy oznaczenie lewa, prawa. Jest to widoczne. No, regulacja też całkiem wygodna. Mimo że tutaj czujemy, że jest tylko i wyłącznie plastik, to się jeszcze te słuchawki na szczęście nie uszkodziły. Jak pójdziemy niżej, to wszystko jest tak zlane z tym pałąkiem. Nie są takie oddzielne elementy jak często w słuchawkach. No i oczywiście też logotypy XBlitz. Widoczne. I widoczne są też w środeczku, który lewy, który prawy nausznik. Bo ostatnio miałem słuchawki, to ciężko było dopatrzyć, która jest prawa, która jest lewa. Tu nie ma z tym najmniejszego problemu. Nie ma najmniejszego problemu i zobaczcie, jakie to jest naprawdę elastyczne wszystko. I tak jak mówiłem, ruchomy element dopasowujący się dobrze do naszej czaszki. Trzeba też podkreślić, że sporo miejsca na uszy mamy w muszelkach, bo 6 na niespełna 4 cm to sporo, chociaż są to płytkie nauszniki, bo niespełna 1,5 cm, więc uszy będą od razu nam przylegać do wnętrza tych muszli. Mimo to dyskomfortu to dużego powodować nie będzie. Co na słuchawkach się znalazło konkretnie, bo mamy tutaj troszkę przycisków, skoro to model bezprzewodowy. Na lewej konkretnie mamy taki panel sterowania, który służy za regulację głośności na przykład. Plus, minus, czy też przewijanie utworów, play, pauza, to środkowy z taką kropeczką. To też możliwość odbierania, kończenia połączeń. I ten mikrofon tutaj wbudowany całkiem nieźle zbiera głos. Tak, dużo lepiej aniżeli w tych samych pchełkach wkładanych do uszu. Tu zdecydowanie to były chyba słuchawki Savio, które testowaliśmy. Chyba tak, no podobna półka cenowa. No to prawda, nawet są tańsze od tamtych pchełek bezprzewodowych, które testowaliśmy. Na tej lewej mamy też diodę, która sygnalizuje nam pracę tego urządzenia. W ogóle to teraz Wam pokażę, jaki lektor tu jest. Lektorka raczej. Micro USB 2.0 do ładowania, AUX do podłączenia przewodowego, no i oczywiście wbudowany mikrofon. Na prawej się nic muszli nie znalazło, a teraz... Logo. No oprócz logotypu. Teraz jeszcze posłuchajcie. To krótki był komunikat, teraz będzie dłuższy. Chyba znajomy głos. Tak, ze wszystkich głośników tanich Manty, Mediatecha i tego typu podobnych firm. Dałeś sobie na czaszkę. Po tobie to jak zwykle, ty to masz łeb jak sklep. A mam wielki łeb, tylko pusty. Jak komfort, tak na pierwszy rzut ucha i oka? Oka to mojego bardziej. Wygodnie jest, nie ciśnie, jeśli chodzi o okulary. Natomiast, tak jak mówiłeś, bardzo w środku mało przylegają. W środku, na uszy. I dotykamy od razu tych przetworników. Ale jak już tak zrobiłeś, podotykałeś, to też trzeba czuć powiedzieć, plastik że czuć plastik pod spodem, ale poduszki są naprawdę miękkie i dobrze przylegają.
No nie wiemy, jak się będzie ta skóra zachowywać po długim użytkowaniu. Czy nie wytrze się szybko, czy nie zniszczy się. Jak twoim zdaniem odcinają od otoczenia? Tak już Bardzo średnio. Po tylko uruchomieniu, znaczy po tylko założeniu, no bo wiadomo, że jak uruchomimy muzykę, no to pewnie trochę lepiej będzie. Mocno nie odcinają, to też trzeba podkreślić od otoczenia. Bardzo średnio, przeciętnie, no ale no, słuchawki bardzo budżetowe. Średnio, przeciętnie. Zanim o muzyce, słów kilka o specyfikacji technicznej, bo XBlitz naprawdę sporo informacji nam podaje. Tak. Bluetooth 4.2, zasięg do 10 metrów, pasmo przenoszenia od 20 Hz do 22 kHz, bateria 400 mAh, głośnik, przetworniki 40 mm, czułość w okolicach 110 dB, impedancja 64 ohmy, czas pracy do 10 godzin, czas ładowania w okolicach 2,5 godziny, no i tryb czuwania 200 godzin teoretycznie według specyfikacji. Tak jak słuchawki gdzieś sobie leżą wyłączone, są w tym trybie czuwania, to nie musimy cały czas myśleć o ładowaniu. Ja powiem wam, że faktycznie ten czas pracy przekłada się na to, co podaje XBlitz, bo w zależności od tego, jak słuchamy spokojnie te 10 godzin, możemy 8-10 godzin w tych słuchawkach osiągnąć. A co do tej wspomnianej specyfikacji technicznej odnoszącej się do brzmienia, no to cóż. Uruchomię ci, panie Adsonie, żebyś też mógł ocenić, bo chyba nie miałeś jeszcze tych słuchawek na głowie, czy miałeś? Chyba miałeś. No to nawet nie musimy w sumie już teraz, nie muszę czekać na twoją opinię po odsłuchaniu, bo już odsłuchałeś. Miałem i wiem, że jakbyś teraz włączył i podgłośnił muzykę, to na pewno słyszałbym to, co ty. Spróbuję. Nie tylko ja słyszę, na pewno słyszą... Ja się nie słyszę. Nie tylko ja słyszałem, słyszał pewnie burzyki widzowie, bo było głośno. Było głośno i w słuchawkach też było naprawdę głośno. I w tym momencie, jak miałem na maksa słuchawki uruchomione, to cię nie słyszałem, jak do mnie mówiłeś. Czyli wtedy odcinały nas od otoczenia z muzyką razem, no ale niestety też i społeczeństwo w pobliżu będzie słuchało dokładnie to, co my. Ale to tak. Bardzo, tak bardzo naprawdę się ten... No było słychać. Pokaż, muszę to naprawdę usłyszeć. O kurde, faktycznie. Strasznie głośno. Teraz ja cię nie słyszę. No nie odcinają się one od otoczenia też tak jak trzeba, bo niestety dużo dźwięku się z nich wydobywa podczas odtwarzania muzyki. To było pewne. Dlaczego było pewne? Myślałeś, że tak będzie faktycznie? No ja myślałem, że może nie będzie się aż tak dźwięku wydobywał, ale słuchajcie, to jest faktycznie jakiś tam minus, ale plusem jest to, że my w tych słuchawkach dźwięk słyszymy naprawdę przyjemnie. Tak, nawet na maksymalnej głośności. On nie jest zbytnio zniekształcony, żeby nas denerwował, żeby nie dało się słuchać. Nic nie trzeszczy, nic nie harczy, jest w miarę czysto cały czas. Wiadomo, że są to słuchawki budżetowe i te niskie tony będą wybite nad środek i wysokie, ale w jakiś sposób daje się tego słuchać, zwłaszcza w jakichś tam utworach typowo rozrywkowych, bo jeśli włączymy sobie jakiś gatunek typowo rockowy, czy jakiś, gdzie jest więcej dźwięków, no to wiadomo, że będą tam wypadały coraz gorzej. Ale do typowo klubowych utworów jak najbardziej warto je zakupić. Dla mniej wymagającego słuchacza to bardzo dobry model. Naprawdę muszę wam powiedzieć, że te słuchawki pod względem dźwięku mnie zaskoczyły, bo one kosztują w okolicach 70-80 zł. Myślałem sobie, no słuchawki bezprzewodowe za 70-80 zł. Tak średnio byliśmy nastawieni. To już jak bezprzewodowość jest... Myślałem, że na klatę leci. Jak już bezprzewodowość jest w funkcji i w tej cenie, no to raczej dźwięk pewnie nie będzie wybitny. Tu proszę bardzo, bas chociaż się wybija, to jest przyjemny, jest całkiem sprężysty, jest całkiem ciepły i też nie męczy jakoś nas to znacząco. Tak jak wspomniałeś, ja w muzyce klubowej, w hip-hopie głównie słuchałem i nawet po godzinie, po półtorej godziny słuchania nie miałem ochoty tych słuchawek zdejmować z głowy, bo po prostu mi nie przeszkadzały na głowie i sama waga nas nie męczyła i to... No ja póki co, dopóki się nie przyzwyczaję, to czuję lekki dyskomfort tym, że tak, dotykają tego plastiku od razu i... Trzeba się do tego przyzwyczaić i też niestety, ale głowa nam się nagrzewa podczas biegania, bo na bieżni w nich biegałem i wtedy głowa się trochę mocno nagrzewa, no to przez skórę. Jakby to był jakiś materiał wywelurowy, no to ta ekoskóra sprawia, że się nam mocniej nagrzewają uszy podczas jakiejś aktywności fizycznej, ale nawet się na głowie trzymają podczas takiego biegania, więc myślę, że do takich aktywności w jakiś tam stopniu mogą się bestie, żeby formę bestii zbudować, nadać. Nie zrywa zasięgu, bateria całkiem w porządku. No, a jak będziemy chcieli, to możemy też słuchać po przewodzie, ale znaczącej różnicy w jakości nie ma, bo Bluetooth 4.2 to już jest ta technologia, która sprawia, że tam jakiejś wielkiej jakości w takich słuchawkach, zwłaszcza, że za 70-80 zł nie ma. Mimo wszystko model, który w tej cenie do 100 zł, jeżeli szukacie słuchawek bezprzewodowych, w całkiem stonowanym designie możemy polecić. No,
trzeba tylko się szykować na to. Na wszechobecny plastik, a tak to. A, na wszechobecny. To zaakceptujemy, to będzie okej. Tak, na wszechobecny plastik, uciekające dźwięki, ale słuchajcie, no jakość dźwięku jest najważniejsza w przypadku słuchawek, myślę, obok komfortu użytkowania. I tutaj ta jakość jest w porządku dla osób, które lubią bas i dla osób, które bardziej słuchają muzykę klubową, elektroniczną, hip-hop, aniżeli jakieś inne gatunki w stylu chociażby rock. Chociaż do niektórych utworów rockowych też tam się nawet nadają, bo to nie jest tak, że tragicznie wypadają w tych utworach. XBlitz Pure Beast na kanale Git. Z wami dzisiaj Doman. Ja co? Dwie bestie z kanału Git. Zwłaszcza ja. Jest Git. Jak nóżka kurczaka. Ja to lubię ten smaczek sera, jak tak w japie pozostanie. Dziwnie to zabrzmiało. Wczoraj byłem w Berlinie, tak że wiecie. No nie wiem, ja się tam kto ogląda nasze testy? Co? Po co mam to robić? Jeszcze piszą, dzięki, kupiłem, dzięki wam. No bo czasem parę testów wyszło takich niezłych, ale niektóre większe to są takie właśnie bardzo średnio przeciętne.